Serdecznie na kolejnej mojej relacji z wypraw Junakiem w Bieszczady. Jak widzicie, jest ranek. Siedzę w bieszczadzkiej przystani motocyklowej. Na razie się stąd nie ruszam. Jadę sobie siadanko, wypiłem kawkę. Padał deszczyk. Musimy się troszeczkę zaraz powoli zbierać, bo rajd bieszczadzki zaczyna się o 16 w Poleńczyku. A po rajdzie, po tym rozpoczęciu, chcę jechać jeszcze dzisiaj i wejść na Tarnicę. Wczorajszy dzień, słuchajcie, był bardzo intensywny. Objechaliśmy małą pętlę bieszczadzką, zaliczyliśmy 4 wodospady i na koniec weszliśmy do chatki Puchatka. Po drodze, zahaczając jednego z zakapiorów bieszczadzkich, przybiliśmy pionę, przywitaliśmy się ładnie i pojechaliśmy właśnie dalej w kierunku Przełęczy, aby wejść na górę, gdzie stoi chatka Puchatka. Ja za groma teraz nie pamiętam, to jest Wetlina bodajże. W każdym razie było hardkorowo. Było hardkorowo. Po tych wszystkich deszczach droga do chatki Puchatka to, kurczę, było totalne bajoro, poprzetykane kamulcami, gliną. Nie wziąłem ze sobą obuwia zmiennego. Znaczy miałem ze sobą adidasy, ale patrząc na to, co tam się dzieje, już nie chciałem ich wyciągać, bo będą zaraz potem do śmietnika do wyrzucenia tylko i wyłącznie. I drałowałem w butach motocyklowych pod górę. Momentami było naprawdę, naprawdę kiepsko. Niestety nie udało się nagrać ładnego zachodu słońca, bo taki był też cel. Niestety wszystko chmury przykryły. Chmurzyska, jakieś mgliska. Zdjęcia wyszły ładne, ale no, tego najważniejszego zachodu się nie udało niestety uchwycić. Dzisiaj lecę, tutaj poznałem kolegę Adama, trochę się z nim włóczę i lecę z nim wieczorem na Tarnicę. Może tam nam się uda zobaczyć zachód słońca. Jak to mówią w Bieszczadach, jeżeli rano pana, to wieczorem jest piękny zachód słońca. Także zobaczymy, wy dostaniecie relacje, zdjęcia będą wrzucone do sieci, także wszystkiego dobrego, pozdrawiam, cześć.